This planet is ours, witch. No. This planet is theirs. Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 39. odcinku z serii Warhammer 40 000 Dawn of War 2 na moim kanale. Nadal jesteśmy na orbicie planety Aurelia, ponieważ rozgrywamy sobie właśnie dodatek, jak wiemy. Dobra, pora skonfigurować naszą drużynę, no i będzie to drużyna dosyć podobna do tego, z czym dysponowałem wcześniej, tak? Dobra, co oni jeszcze mają ciekawego do powiedzenia? Chapter hides far more than its communication rights. Perhaps, but someone knew just how to draw us into that trap. Thank you for your intervention, Commander. The Emperor's favor is clearly with you and your battle brothers. It is an honor to serve alongside the heroes of Typhon. Dobra. Przejmujący okrzyk. Okrzyk bojowy ogłusza pobliskie demony i zadaje im obrażenia. Jeśli okrzyk bojowy nie jest odblokowany, uzyskasz zdolność przejmujący okrzyk o idealnym działaniu. Zdobycie żądzy krwi usunie ten atut. Żądzę krwi... Moralność. Czysty w oczach Imperatora. Co? Czyli na czym to polega? Że co, że będziemy mieli kontakt z demonami i spaczenie? Ferror. Ferror. Terkus otrzymuje premię do ataku i obrony, gdy walczy z demonami. Zdobycie żądzy krwi usunie ten atut. Dobrze, ale gdzie jest ta żądza krwi? Gdzie to jest? Co to jest? Dobra. Zemsta. Za każdym razem, gdy zginie sprzymierzony kosmiczny Marines, Avitus całkowicie odzyskuje żywotność i otrzymuje wyraźną premię do zadawanych obrażeń. Okej. Okay. Tadius. Co on dostał? Tadius odzyskuje żywotność za każdym razem, gdy wykonuje skok lub teleportację. Fajne. Cyrus. Co dostał? Cyrus reanimuje obezwładnione jednostki i przywraca je do pełni sił, gdy ma na wyposażeniu zestawy stymulantów. Może korzystać z nich kosztem energii. Słabe. Bardzo słabe swoją drogą. Tool. Tool nie dostał nic akurat. Moralność. Uwalnia sprzymierzeńca od niedoskonałości ran i chorób, przywracając w ten sposób punkty żywotności. Zdobycie plugawego wigoru usunie ten atut. No, okej. Okej, dobra. Kompletnie nie rozumiem, co się dzieje. Nie będę ukrywał. Kompletnie nie załapałem, o co chodzi. Dobra. Udostępnia zasłonę czasu, zwiększa szybkość ruchu i atakowania, usuwa czas rozstawiania, działania obszarowe. W związku z tym żadnego woluminu, kronikarz może wznieść zasłonę czasu, która pozwala sojusznikom poruszać się i działać szybciej niż ich przeciwnicy. Ten obsydianowy kruk został wykonany przez samego Azariacha Wajdę z krwi jego wrogów. Zapewnia właścicielowi niezwykły kontakt z osnową, które sprawia, że po rzuceniu zaklęcia lub otrzymaniu wyobraźni będzie on otrzymywał energię, co zwiększa jego zdolność na polu bitwy. Udostępnia zniknięcie, zdejmuje z jednostki niewidzialność. Skrzynie z tego woluminu wydają się być pustymi dla tych, którzy nie są w stanie zrozumieć zapisanej na nich treści. Używając tych ukrytych rytuałów, kronikarz może sprawić, że sojusznik zniknie. Nie, to jest dosyć słabe, ale to mi się podoba, to sobie weźmiemy. Co tu mamy? Ten wolumin daje właścicielowi władzę nad czasem i przestrzenią. Dobra. A, czyli to po prostu kolejne księgi dodajemy. Księga Gniewu, Księga Czasu, Księga Przymierza. Dokładnie, czyli to są po prostu kolejne księgi, które dodajemy. Ten wolumin zapewnia
zapisany literami jarzącymi się psioniczną mocą pozwala kronikarzowi aktywizować sojuszników, dzięki czemu mogą oni używać swoich zdolności z większą częstotliwością. Księga Potęgi udostępnia potęgę starożytnych, zwiększa obrażenia w walce, wręcz trafienia wręcz odrzucają przeciwników. Księga Mocy udostępnia kopułę mocy, chroni przed obrażeniami zasięgowymi. Księga Ognia udostępnia podpalenie duszy, potężny atak w pojedynczy cel. Czyli to po prostu jest coś jakby spele w grach. RPG. Dokładnie tak. Dokładnie tak, to jest coś jak spele w RPGach. Dobra. Przysięga próby. Odkup 5 przedmiot. Usuwa dodatkowy 1 punkt spogadzienia, kiedy jest na wyposażeniu. Plus 10 do żywotności. Otrzymuje dodatkowe po trafieniu bronią dystansową. Otrzymuje... słabe. Nie wiem jeszcze do końca, o co chodzi z tym ulepszaniem, z tym odkupieniem, z tą moralnością. Będę to musiał poczytać między odcinkami. Topór kruków. 50% do odporności na przygwożdżenie. Przy trafieniu istnieje 25% szans na spowolnienie przeciwnika na 8 sekund. Słabe to jest. To jest bardzo słabe, wręcz powiedziałbym. To idzie do librarium. To zostaje tutaj w takim razie dla Tadiusa. Miotaczy ognia ja raczej nie używam, bo nie gram miotaczami ognia. Obręczny młot energetyczny. Nie, takiej broni również nie używam. Szpon gorliwości. Miecz łańcuchowy. Nie, to idzie tutaj. Szpony dreadnota tutaj. Chwila, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli tu na końcu będą dla kronikarza przedmioty. Tutaj dla Cyrusa, tutaj kronikarz. Ulepszona rękawica energetyczna do librarium. Tule, coś dla niego tu jest? Jest. Wyrzutnie rakiet do librarium. Bolter Stalker do librarium. Do librarium, do librarium. Tego nie potrzebujemy. To też do librarium, to też. Co to jest? Rękawica energetyczna. Dobra, tu są do broni Terminatora. 74, 73 do żywotności, do energii, do obrażeń w zwarciu. Dobra, to na razie zostaje tutaj. Pistolet plazmowy. Mniejsza szybkostrzelność, mniejsza celność, ale przeciwko piechocie. Dobre, dobra, idzie tutaj, idzie tu. To sprzedajemy na razie. Szpon energetyczny. Dobra, na razie idzie tutaj. Bronie mamy już ogarnięte. Obrażeń w zwarciu, do obrażeń zasięgowych. Nie, to nie, ale dobra, to na razie zostaje. Tu mamy pancerze Terminatorów, których na razie nie ruszamy. Cyrus, strój do obrażeń w zwarciu zasięgowych, do żywotności. Dobra, to idzie tu.
18, pancerza 26, 51, dobra. To idzie tu, to idzie tu, to na razie idzie tu, bo tego nie mogę używać. To jest dla kronikarza, jest ok, dobra. Dowódca, tu idzie do nieśmiertelny. Ok. Trzeba ogarnąć mu jakiś fajny pistolecik, żeby miał czym walczyć, żeby miał coś porządnego. Dobra, Tarkus, co tam Tarkus może mieć jeszcze fajnego? Salwa granatami, no to oczywiście jak najbardziej. A Vitus na razie nie ma nic. Zwiększę zasięg skoku i teleportacji, to jest dobre. Dla Cyrusa na razie nic. Tule, co tam ma Tule? Działko szturmowe Tule przygważdża wrogów, działa również w czasie skoncentrowanego ostrzału, dobre. Odblokowuje zdolność, Tule może przywołać do siebie swoich braci. Po krótkim opóźnieniu wszystkie obezwładnione drużyny staną reanimowane i wycofają się na pozycję kapitana Tule. Jeśli Tule jest czcigodnym dreadnoughtem, zdolność ta aktywuje się czasem po zabiciu przez niego przeciwników, okej. Dramiczne uderzenie Tula zostało wzmocnione, przez co zadaje więcej obrażeń i działa na szerszym obszarze, okej. Gdy starożytny obrońca jest włączony, Tule może korzystać z broni, ale nie jest w stanie się poruszać. To mi się podoba, to mi się podoba. Detonacja, szaleńczy atak. Dobra, pójdziemy tutaj w wytrzymałość. No i tutaj mamy różne możliwości u naszego bohatera. Psioniczne uzdrowienie. Gdy Johna korzysta z psionicznych mocy, przesyła przez swoje ciało energię, która leczy jego rany. Johna zyskuje również dostęp do księgi mocy. Odzyskuje żywotność za każdym razem, gdy zaatakuje wroga. Emanuje aurę energii psionicznej, która stopniowo uzdrawia pobliskich sprzymierzeńców. O, fajne. Oho, to jest naprawdę dobre. Rozwija swoją zdolność czerpania mocy z osnowy, dzięki czemu wszystkie jego zdolności mają zmniejszony koszt energetyczny. Dobra, czyli to będzie tutaj. I pójdziemy tutaj. Zrobimy z niego healera, który będzie nas, będzie po prostu stał za nami i będzie nas leczył. To jest świetny patent, tak sobie myślę. Dobra, co my tu mamy? Oburęczna konstrukcja psioniczna ulepsza porażenie. Ofiary porażenia zostają na chwilę ogłuszone. Szanse na chwilowe ogłuszenie przeciwnika po trafieniu. Plus 10 do walki wręcz. Nie, dajemy mu tutaj stafa. Niech ma. Korona osnowy. Jakoś nie widziałem tego wcześniej. Reaktywny teleport. Atakujący wręcz mogą zostać przeniesieni. Pasywnie używane na niepochłania energii. Brak wymagań poziomu. Okej. Okay. Wow! Pieczęć strażnika. Ulepsza kopułę mocy. Kopuła zadaje obrażenia przeciwnikom. Kopuła oślepia przeciwników. Brak wymagań poziomu. Wow! Czyli te jego talenty dodatkowo dają nam jeszcze różne spele. Litania Wigoru. Przywraca energię wszystkim bliskim sojusznikom. Dobra, na razie niech to jest tak. Okej, lecimy na Meridian. Zobaczymy, co też tam te pajace kombinują. 15 minut odcinka zajęło nam ogarnianie się. O, Derosa, nasza droga koleżanka. Commander, Governor Derosa here. Insurgents loyal to House Vandis have launched a sabotage campaign here on Meridian. Our infrastructure is still crippled from the Eldar and Tyranid attacks, and the Vandis rebels know just where to strike to cause the most damage.
What's more, raids from orc looters have become endemic. We could use any aid you can provide, Commander. No, możemy zrobić dosyć dużo. Anielska kuźnia? No nie, serio? Znowu mam walczyć o anielską kuźnię? Naprawdę? Insurgents loyal to House Vandis have launched a sabotage campaign here on Meridian. Our infrastructure is still crippled from the Eldar and Tyranid attacks. Dobra, ja bym jeszcze potrzebował tutaj poziomy doświadczenia. Maksymalnie 30 poziom mogą dostać. Odkupienie, co to jest? Ze ścieżki splugawienia można jeszcze powrócić, jeśli nie zaszło się na nią zbyt daleko. Aha, fajnie, a gdzie jest... Co to w ogóle... O, jest. Dodatkowo jest raising twojej krwawy króty wystawiając na działanie plugawej mocy mrocznych bogów. Jeśli chcesz, mogą z niej korzystać, aby zdobyć nowe, potworne zdolności. Status duszy postaci jest pokazany na wskaźniku splugawienia, który widnieje na ekranie drużyny. Wskaźnik pojawi się dopiero po pierwszej misji w kampanii. Atuty. Ścieżka splugawienia oferuje każdemu kosmicznemu marine zestaw potężnych atutów i zdolności. Mogą to być mroczne wersje ich obecnych zdolności lub zupełnie nowe premie. Plugawy ekwipunek. Wśród ekwipunku zdobytego na polu bitwy znajdziesz przedmioty dotknięte mocą mrocznych bogów. Oferują one duże i niezwykłe korzyści. Niektóre z tych przedmiotów mogą plugawić właściciela. Inne wymagają pewnego poziomu splugawienia i są dostępne tylko dla najbardziej zepsutych. Zdolności globalne. Wśród korzyści, jakie oferuje splugawienie, znajdują się potężne zdolności globalne, które pozwalają na przykład na natychmiastową reanimację w walce. Z samych zdolności korzysta się niezwykle łatwo, wiąże się z nimi jednak pewien koszt. Każde ich użycie plugawi wszystkie drużyny biorące udział w misji. Zdobywanie punktów splugawienia. Używanie plugawego ekwipunku i zdolności globalnych to nie jedyne sposoby na podążanie mroczną ścieżką. Większość misji posiada dodatkowe warunki, które możesz spełnić, by zostać splugawionym. Warunki te zaznaczone są ikoną gwiazdki. Niektóre misje powodują splugawienie drużyny, jeśli pozwolisz, by wygasły lub nie wyślesz na nie wyznaczonych postaci. Splugawienie dowódcy zakonnego może mieć wpływ na innych. Drużyny, które są czyste, będą podważać jego autorytet. Jeśli drużyna, która nie ufa zakonnemu dowódcy, poleci wraz z nim na misję, zostanie splugawiona. Na wskaźniku splugawienia zakonnego dowódcy pokazano, które drużyny przestają mu ufać. Zdobycie paru punktów splugawienia jest w miarę łatwe, ale wypełnienie wskaźnika osiągnięcie najbardziej mrocznych mocy jest już zdecydowanie trudniejsze. Wraz ze wzrostem splugawienia drużyna staje się nieczuła na dalszy wpływ złych mocy. Czyny, które wcześniej były dla niej grzechem, teraz nie mają większego znaczenia. Znieczulenie jest zaznaczone na wskaźniku splugawienia. Okej, odkupienie. Na ścieżki splugawienia można jeszcze zawrócić, jeśli nie zachowasz się zbyt daleko. Twoi kosmiczni marines mogą odkupić swoje grzechy i odzyskać czystość, jeśli wiąże się z czystością. Zostanie pozostanie całkowicie czystym, nie jest jednak łatwe. Pierwszą zaletą bycia czystym jest atut czystości. Każda drużyna ma swój własny atut, który wzmacnia jedną z jej najważniejszych zdolności. Aha, czyli to, co oglądałem, tak? Ikona atutu czystości znajduje się po lewej stronie wskaźnika splugawienia i jest aktywna, dopóki drużyna nie zyska 4 punktów splugawienia. Wtedy drużyna ma swój pierwszy atut splugawienia. Namaszczony ekwipunek. Kolejną ogromną zaletą bycia czystym jest możliwość używania świętego lub namaszczonego ekwipunku. Rzadkich przedmiotów pobłogosławionych przez Boga Imperatora. Jest to najsilniejszy ekwipunek w całej grze. Wow! Podobnie jak atut czystości, ekwipunek ten wymaga, by drużyna miała poziom splugawienia niższy niż 4. Mniejsze splugawienie. Istnieje kilka sposobów, by zmniejszyć poziom splugawienia drużyny. W czasie misji możesz wykonywać dodatkowe zadania odkupiające, które zmniejszają poziom splugawienia uczestniczących w niej drużyn. Oprócz tego drużyny, które zabezpieczą kaplicę Imperatora, zautomatyzowaną kuźnię lub radiolatarnię komunikacyjną, pozbędzie się splugawienia. Istnieje też odkupiający ekwipunek, który zmniejsza poziom splugawienia, jeśli drużyna odda go do librarium lub wykorzysta w czasie misji. Ekwipunek odkupiający zazwyczaj nakłada na używającą go drużynę jakieś kary. Stanowi to pokutę, dzięki której drużyna może wrócić na ścieżkę czystości. Ej, super to jest! To mi się naprawdę podoba! To jest naprawdę genialne! Po każdej misji usłyszysz od jednej z osób, które biorą udział w kampanii, gratulacje lub krótkie podsumowanie. Czasem któryś z krwawych kruków będzie miał coś do dodania.
Gdy dowódca którejś drużyny ma coś do powiedzenia, obok jej karty pojawi się chmurka. Kliknij na niej, aby go wysłuchać. Czasem uczestnicy kampanii, którzy nie znajdują się pod twoim dowódcą, również mają coś do powiedzenia. Ich portrety wraz z chmurkami pojawią się wtedy u góry ekranu. Kliknij na chmurce, aby wysłuchać daną osobę. Drużyny mogą też mieć coś do powiedzenia o misji tuż przed samym wylotem. Przy karcie takiej drużyny pojawi się w czasie odprawy chmurka. Możesz też zadawać pytania osobom, które dokonują odprawy przed misją. Pytania, które możesz zadać, znajdują się pod tekstem odprawy, obok portretu twojego dowódcy. Aha, czyli to jest to, co już użyłem, pytając, co Eldarzy robią na Aurelii. Dobra, jedziemy dalej. Istnieją jeszcze dwa okna, które pomogą ci w prowadzeniu kampanii. Mapa gwiezdna. To już znam. Sterowanie, ekwipunek. Ekwipunek byłoby to broń, oręż, pancerze, pancerz Terminatora. Akcesoria, ekwipunek kronikarza. Niemal wszystkie zdolności kronikarza są zdobywane przez wyposażenie go w odpowiednie księgi, które zalicza się do akcesoriów. Większość ksiąg zostaje automatycznie dodana do jego ekwipunku, gdy zdobędzie on potrzebne do używania ich atuty. Wiele z tych mocy zostaje wzmocnionych po wyposażeniu kronikarza w odpowiednie akcesoria, pancerz lub broń. Najedź kursorem. Dobra, zaopatrzenie. O kurczę, przedmioty jednorazowe i librarium. Rzadkości. Nie wszystkie przedmioty są równie powszechne, a to znam. Dobra, poziomy doświadczenia. Dyscyplina walki. Każda z drużyn ma pod ekwipunkiem 4 dyscypliny walki, a to znam. Mój Boże, no jak... chyba chory będę. Wprowadzenie, co nowego. Dla graczy, którzy bla 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 bla. Dobra, dalszy rozwój. Wszystkie twoje drużyny mogą teraz wziąć maksymalnie 30 poziom. Do twojej grupy uderzeniowej dołącza nowa jednostka potężny psionik kosmicznych Marines. Dobra, nowa broń. Nowe rodzaje broni, karabiny termiczne, działa laserowe, szpędne energetyczne. Rozszerzone opisy broni, nowe zaopatrzenie. Postawa bojowa. Dzięki temu przyciskowi na panelu znaczenie masz chwilę. Komentarze drużyny, dobra. Oręż. Boltery. To jest fajne, że to dodano. Tego nie było wcześniej właśnie w podstawce, jak wiemy, a było to naprawdę bardzo, bardzo smutne. O, granaty dymne. Kule omnizjarza. O, to już mi się podoba. Tego akurat bardzo mi brakowało w wcześniejszych częściach, że właśnie tego nie było, że nie miałem właśnie takich możliwości tutaj konfigurowania tego wszystkiego, bo to było naprawdę przykre, że no, miałem że miałem po prostu tych tych podpowiedzi, bo nie o konfigurowaniu wciągać. Konfigurowaniu powiedziałem dlatego, że akurat o tym pomyślałem, że może by ten czas do końca odcinka przeznaczyć na właśnie skonfigurowanie sobie tak porządnie naszej drużyny, aczkolwiek to jest na ten moment dosyć głupi pomysł. Ma ujemne punkty pancerza. Przekaż ten przedmiot, aby utrzymać ulepszoną wersję. Gdzie mam go przekazać? Do librarium? Przekaż ten przedmiot. Komu mam? Jak mam to przekazać? O co to chodzi? Nie wiem. Nie rozumiem tego patentu. Dobra. Zakończymy sobie ten odcinek w tym momencie, bo nie ma sensu na 5 minut zaczynać nowej bitwy. Ja wiem, ten odcinek był mocno przegadany, praktycznie nic nie strzelaliśmy. To było 25 minut gadania mojego. Ale no, warto się zaznajomić z nowymi rzeczami, tak? Jeśli wam się podobało, to komentujcie. I wbijajcie na kolejne odcinki.
Niech Imperator zawsze będzie z wami.